Państwa na dzisiejszą uroczystość przybył sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pan minister Tomasz Dzikot. Akademia, baczność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Akademia na prawo, patrz! Panie ministrze, rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej, generał brygady Szczurek, melduje Akademię do uroczystego apelu z okazji promocji absolwentów na pierwszy stopień oficerski. Wystąpił poczet flagowy z flagą Rzeczypospolitej Polskiej. Dowódcą pocztu flagowego jest podporucznik Mateusz Oszczypała. Flagowym plutonowe podchorąży Jakub Zarzycki. Asystuje kawral podchorąży Michał Wieczorek. Głos zabierze rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej, pan generał brygady, doktor habilitowany inżynier Tadeusz Szczurek, profesor FAT. Panie ministrze, szanowni goście, drodzy absolwenci, nowo promowani oficerowie. Promocja na pierwszy stopień oficerski jest współczesną kontynuacją wielowiekowej tradycji pasowania na rycerza. Oficerskie szlify otrzymają dzisiaj absolwenci 5-letnich studiów
magisterskich Wojskowej Akademii Technicznej oraz absolwenci studium oficerskiego zarówno naszej uczelni, jak i Akademii Marynarki Wojennej. To ważna i wzruszająca chwila dla waszych rodzin, ale również i dla nas, waszych dowódców, nauczycieli i wychowawców. Pozwólcie państwo, że w imieniu Komendy Wojskowej Akademii Technicznej, Senatu oraz całej społeczności akademickiej, dziękując za przyjęcie zaproszenia na naszą uroczystość, powitam serdecznie. Witam sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pana ministra Tomasza Zdzikota. Serdecznie witam przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, pana posła Michała Jacha. Przewodniczącego Kręgu Pamięci Narodowej, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Melaka. Witam podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pana Macieja Kopcia. Serdecznie witam pierwszego zastępcę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pana generała broni Michała Sikorę oraz pierwszego zastępcę dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, pana generała dywizji pilota Jana Śliwkę. Panowie generałowie dokonają aktu promocji na pierwszy stopień oficerski. Witam wszystkich gości, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie. Szczególne słowa powitania kieruję do bohaterów dzisiejszej uroczystości, którzy za chwilę otrzymają oficerskie gwiazdki. Gorąco witam waszych rodziców i bliskich, którzy tak licznie przybyli na dzisiejszą promocję. Bardzo dziękuję za to, że dzielicie radość i dumę z waszymi córkami i synami w tak ważnym dla nich dniu. Szanowni państwo, o skuteczności obrony decydują dzisiaj zaawansowane technologie. Wojsko Polskie przechodzi gruntowną modernizację, pozyskuje najnowocześniejsze systemy uzbrojenia i podnosi swoje zdolności obronne na ziemi, wodzie i w powietrzu. Chce być silne także wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wojskowa Akademia Techniczna i Akademia Marynarki Wojennej dobrze wpisują się w zapotrzebowanie utechnicznionej i zinformatyzowanej armii. Absolwenci opuszczający mury naszych uczelni to ludzie kompetentni i skuteczni w działaniu. To wysokiej klasy specjaliści, którzy są przygotowani do umiejętnego wykorzystywania zaawansowanych technologicznie systemów uzbrojenia i dowodzenia. Jestem przekonany, drodzy absolwenci, przyszli oficerowie, że sprostacie powierzonym wam obowiązkom i nie zawiedziecie pokładanych w was nadziei. Wierzę, że zdobyta wiedza i doświadczenie dadzą wam siłę i będą trwałym filarem dalszego rozwoju. Życzę wam wielu sukcesów, odważnego sięgania po kolejne cele w przyszłej służbie zawodowej oraz satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku wobec ojczyzny. Niech żołnierskie szczęście nigdy was nie opuszcza. Za chwilę zostanie odczytane postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Akademia, baczność! Postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 roku numer 112 o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego. Akademia, spocznij! Na podstawie artykułu 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 76 ust. 4 i ust. 9 punkt 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony mianuje na pierwszy stopień oficerski 378 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej. W Korpusie Inżynierii Wojskowej 10 absolwentów. W Korpusie Kryptologii i Cyberbezpieczeństwa 9 absolwentów. W Korpusie Logistyki 79 absolwentów. W Korpusie Łączności i Informatyki 135 absolwentów. W Korpusie Obrony przed Bronią Masowego Rażenia 5 absolwentów. W Korpusie Ogólnym 13 absolwentów. W Korpusie Przeciwlotniczym 17 absolwentów. W Korpusie Rozpoznania i Walki Elektronicznej 27 absolwentów. W Korpusie Sił Powietrznych 68 absolwentów. W Korpusie Wojsk Lądowych 8 absolwentów. W
Korpusie Marynarki Wojennej 2 absolwentów, w Korpusie Wojsk Specjalnych 3 absolwentów, w Korpusie Żandarmerii Wojskowej 2 absolwentów. Postanowienie podpisał Akademia Baczność. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Akademia Spocznie. Szanowni Państwo, przed nami najważniejsza część dzisiejszej uroczystości. Za chwilę będziemy świadkami aktu promocji na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Akademia Baczność. Na ramię broń. Prezentuj broń. Akademia na prawo. Patrz. Poczet sztandarowy i farfarzyści. Do podium. Marsz. Strzyku wystąpił poczet sztandarowy do sztandaru Wojskowej Akademii Technicznej. Dowódcą pocztu sztandarowego jest porucznik Marcin Śniegórski. Sztandarowy starszy kapelan podchorąży Jan Gładysz. Asystuje sierżant podchorąży Michał Szubka. Wyznaczoną linię. Wystąp! Pododdział absolwentów. Do promocji. Maszerować. Pododdział. Spocznij. Aktu promocji na pierwszy stopień oficerski dokonają pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Michał Sikora. Pierwszy zastępca dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, generał dywizji pilot Jan Śliwka. Rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej, generał brygady Tadeusz Szczurek. Kurciki oficerom Marynarki Wojennej wręczał będzie rektor komendant Akademii Marynarki Wojennej, pan kontradmirał Tomasz Szubryk. Komendy do promocji będzie wydawał porucznik Cezary Czarnecki. Prymus Wojskowej Akademii Technicznej, sierżant podchorąży Kajecki, do promocji! W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Pana podporucznikiem Wojska Polskiego. Podporucznik Stanisław Kaniecki. Do promocji! Podporucznicy Damian Gruba, Adam Rejkowski, Dariusz Jusiak. Daniel Berliński, Michał Kubera, Emil Olszewski. Artur Siekierzyński, Krzysztof Wróblewski, Jarosław Gawęta. Kacper Hernacki, Grzegorz Wiejak, Łukasz Kłoczko. Rafał Gorzelańczyk, Rafał Jastrzębski, Daniel Kołot-Fedorowicz. Bartłomiej Baran, Paweł Bortnowski, Mariusz Oleszczyk. Karolina Sulima, Bartosz Lukarski, Przemysław Konopka. Piotr Smażek, Krystian Kura, Paweł Rutkowski. Podporucznicy Wojciech Dawid, Michał Saków, Mariusz Łaszkiewicz.
Rafał Budny, Dawid Stefański, Maciej Sobiech. Podporucznik marynarki Karol Kamiński, Arkadiusz Orzeł, Krystian Zyga. Podporucznik marynarki Paweł Jóźwik, Artur Krokwiński, Łukasz Błaszkiewicz. Adrian Paprowski, Krzysztof Dałek, Marcin Zając. Rafał Lewicki, Piotr Ludwiniak, Radosław Dobrzyński. Jakub Świętochowski, Karol Tyl, Paweł Wincławski. Dariusz Zdański, Rafał Godlewski, Jarosław Wankiewicz. Podporucznik marynarki Mateusz Jóźwicki, Grzegorz Mędrzycki, Michał Franckowski, Kamil Kryspowicki, Jakub Bogdański, Łukasz Szatkowski, Bartosz Brzeziński, Damian Markowski, Michał Sobolewski, podporucznik marynarki Maciej Czerwiński, Emil Włodawski, Krystian Ambicki, Adam Kozera, Mateusz Bartnicki, Michał Maciołek, Andrzej Lisiczenkow, Michał Siemichut, Dawid Boryczko, Leszek Śliwa, Paweł Studzieński. Michał Gomucka, Mateusz Kaszyński, Tomasz Matejko. Podporucznice Konrad Hukowski, Bartosz Hoppe, Daniel Gościalski. Podporucznik marynarki Paweł Napieralski, Grzegorz Smuszkiewicz, Konrad Kamena. Dominik Michalczyk, Wojciech Harwa i Tomasz Podliński. Grzegorz Jarosz, Piotr Gnaciński, Kacper Kasprzak. Adam Marzec, Damian Wołosz, Amadeusz Raczyński. Jacek Marciniuk, Dariusz Gajewski, Paweł Radziejewski. Paweł Borowski, Sebastian Sobiegraj, Tomasz Perc. Tomasz Świdnicki, Mateusz Banaszewski, Fabian Gil. Podporucznik marynarki Sylwia Kazimierkiewicz, Marek Domkowski, Oskar Lach. Radosław Wilewski, Jakub Miłkowski, Paweł Kalinowski. Podporucznik marynarki Łukasz Bzdyra, Mateusz Kałuża, Maciej Kowuc. Podporucznik marynarki Grzegorz Kowal, Jakub Bliźniak, Mariusz Karolak. Michał Tomaszewski, Daniel Murach, Krzysztof Kolosiński. Kamil Gradowski, Adrian Janakowski, Robert Topolski. Konrad Wrubel, Karol Rzepka, Paweł Salamoński. Wojciech Stokowiec, Tomasz Paszek, Daniel Terelak. Do!
Podporucznicy Piotr Nowak, Mateusz Domina, Piotr Nowak. Łukasz Wieleba, Bartosz Stępień i Bartłomiej Bezulik. Podporucznik marynarki Mateusz Orłowski, Marcin Żuchnik, Jakub Majchrowicz. Podporucznik marynarki Grzegorz Strasiński, Kamil Bukowski, Damian Skowroński. Dariusz Kamiński, Paweł Ostrowski, Błażej Zysk. Piotr Drewczyński, Jakub Czechowicz, Marcin Pietruszewski. Dawid Jędruszczak, Robert Lis, Krzysztof Świgoń. Dominik Brandt, Marcin Wierczak, Bartłomiej Oślizło. Krzysztof Jeziorski, Piotr Smagłowski, Łukasz Szlaga, Gustaw Jedlina, Michał Ćwikła, Karol Grzelak, Robert Kulawiuk, Krzysztof Zapiejewski, Rafał Grajewski, Mateusz Marciniak, Daniel Nieszporski, Marek Czajkowski, Marcin Staroń, Łukasz Hejmowski, Dawid Kukliński, Adrian Cichocki. Mateusz Chudowa, Henryk Waliszewski, Kamil Wasilewski. Sylwester Zło, Krzysztof Świdrak, podporucznik marynarki Marcin Hebel. Podporucznik marynarki Piotr Janus, Aleksandra Bałdyga, Piotr Bojarski. Podporucznik marynarki Karol Morek, Sławomir Opałka, Adrian Michalski. Miłosz Gapiński, Anna Jabiełło, Bartłomiej Boruch. Sebastian Baciorek, Daniel Krata, Adam Myśliński. Piotr Rojek, Błażej Tomaszewski, Paweł Kozłowski. Bartosz Burak, Łukasz Ciura, Karol Pawlik. Bartłomiej Balak, Michał Pietrusiewicz, Artur Czapliński. Michał Fijas, Borys Wójcik, Mariusz Binkowski. Podporucznicy Paweł Arciszewski, Patryk Iwasiuk, Maciej Muraz. Krystian Kornicki, Waldemar Szczepański, Kamil Zaśkiewicz. Tomasz Sadowski, Artur Francuzik, Karol Lewczuk. Bartłomiej Kuliński, Michał Wal, Dominik Zaczek. Tomasz Łaskarzewski, podporucznik marynarki Krzysztof Płatek, Michał Kownacki. Karol Kaczmarek, Mateusz Darda, Paweł Rolirat. Kamil Kciński-Jodłowski, podporucznik marynarki Krzysztof Kwaśnik, Marcin Lewicki. Rafał Krawczyński, Daniela Szpaczyńska, Rafał Ćwierk. Thank you.
Różnice. Marek Turoń, Krystian Lisek, Grzegorz Kalęcki. Norbert Supiński, Witold Szajna, Robert Majewski. Artur Majewski, podporucznik marynarki, Adrian Hamiuk, Jakub Stańczyk. Rafał Bobiel, Jakub Zając. Jarosław Szymanowski, Łukasz Maszkiewicz, Paweł Walczak. Marcin Neumann, Maciej Małecki, Łukasz Mikulski. Krzysztof Strzelecki, Mateusz Fornal, Łukasz Świdelski. Piotr Mazur, Paweł Szwankowski. Podporucznicy Maciej Gajewski, Sylwester Kamielec, Piotr Dwojak. Bartłomiej Cywka, Marcin Niedźwiecki, Dariusz Konarczak. Aleksandra Rogala, Łukasz Kulik, Adam Fik. Podporucznik marynarki Eleonora Warda, Michał Sufin, Konrad Andrzak. Daniel Rechuba, Grzegorz Rosołowski, Marcin Kurzawiński. Robert Kwas, Adrian Chorwat. Aleksandra Skóra, Maciej Tęgowski, Hubert Gawenda. Jolanta Świętowska, Marcin Brejwo, Piotr Majer. Podporucznice. Podporucznik marynarki Andrzej Masek, Joanna Biskup, Dariusz Gasecki. Dawid Kornacki, Natalia Berlińska, Maciej Nastalski. Tomasz Brodziak, Justyna Motyl, Anna Dominiak. Sylwia Kusiora-Majewska, Małgorzata Czerska, Marcin Wasilewski. Joanna Godlewska, Łukasz Kordera, Weronika Marek. Kaja Wałkiewicz, Dominik Pietruszka, Daria Dumaj. Mateusz Ludwiczak, Michał Cebulski, Milena Gosławska. Anna Kopeć, Jędrzej Kowalczykowski, Jagoda Awczyńska. Podporucznice Maciej Garda, Katarzyna Łabińska, Leszek Bryś. Podporucznik marynarki Jakub Markowski, Alicja Ostrowska, Paweł Stodowski. Podporucznik marynarki Tomasz Wudyga, Jacek Motyl, Aneta Stogowska. Konrad Łacheta, Paweł Łukowski, Krzysztof Materski. Adrian Swatek, Marcin Wądłowski, Paweł Walenciak. Marcin Kuciński, Mateusz Korzynecki, Łukasz Wirada. Jakub Koborowicz, Jan Kaleta, Mateusz Chłód. Jacek Lasek, Michał Zając, Izabela Kowal.
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mianuję panią, panów podróżnikami Wojska Polskiego. Podporucznicy Krzysztof Maćkowski, Michał Rycaj, Adrian Wolski. Podporucznik marynarki Sylwia Grzeszczek, Piotr Zakrzewski, Przemysław Spiczyński. Podporucznik marynarki Łukasz Koziarski, Krzysztof Śliwa, Paweł Kubacki. Mateusz Bartodziej, Jakub Sierżęga, Łukasz Łaskarzewski. Mateusz Suczyk, Rafał Kamiński, Katarzyna Hungera. Marcin Kosmala, Robert Kania, Michał Dudkiewicz. Tomasz Sidorski, Kinga Morąg, Łukasz Femiciak. Arkadiusz Bornecki, Piotr Fischer, Damian Kołakowski. Bartosz Jędruk, Paulina Tama, Paula Jędrzejewska. Sylwia Cupriak, Filip Taratuta, Bogusława Śliwowska. Magdalena Kowacka, Radosław Błaszkiewicz, Jolanta Hybel. Podporucznik marynarki Małgorzata Taranowska, Paulina Letkiewicz, Grzegorz Krzemiński. Magdalena Serdyńska, Robert Jarosz, Krzysztof Baranowski. Łukasz Albert, Sebastian Kuszcz, Radosław Fidrych. Elżbieta Bedenak, Łukasz Mędak, Arkadiusz Bodzioch. Sebastian Sikora, Adam Michalski, Ernest Wawrowski. Podporucznicy Damian Rękas, Andrzej Wyrzyński, Patrycja Zimichut. Podporucznik marynarki Sabina Papież-Brożyna, Mateusz Olszewski. Podporucznik marynarki Patrycja Wituła, Aleksandra Figat. Patrycja Pawłowska, Adrian Wrubel, podporucznik marynarki Sylwester Strzemecki. Michał Saniuk, Michał Książek, Joanna Nita. Piotr Radawiec, Radosław Kubaniuk. Szanowni Państwo, za ukończenie studiów z wyróżnieniem i uzyskanie pierwszej lokaty Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił prymusa Akademii podporucznika Stanisława Kanieckiego honorową bronią białą. Akademia, baczność! Prymus Wojskowej Akademii Technicznej, do podium, marsz! Akademia, spocznij! Nagrodę od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Prymusowi Wojskowej Akademii Technicznej wręczy pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Michał Sikora. Podporucznik Stanisław Kaniecki jest absolwentem Wydziału Nowych Technologii i Chemii. Studia Wojskowej Akademii Technicznej ukończył na kierunku chemia ze średnią 4,80. Pracą magisterską na temat zastosowania desorpcji laserowej w detekcji wybranych materiałów wybuchowych przy użyciu spektrometrii wrókliwości jonów obronił na ocenę bardzo dobry z wyróżnieniem. Po raz pierwszy w historii Akademii ośmiokrotnie wyróżniony tytułem honorowym wzorowy podchorąży. Do szyku! Marsz!
Za ukończenie studiów z wyróżnieniem i uzyskanie drugiej lokaty minister obrony narodowej wyróżnił podporucznika Jakuba Majchrowicza nagrodą rzeczową. Akademia, baczność! Wyróżniono oficer. Do podium, marsz! Akademia, spocznij! Nagrodę dla wiceprymusa wręczy sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pan minister Tomasz Dzikot. Podporucznik Jakub Majchrowicz jest absolwentem Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa. Studia w Wojskowej Akademii Technicznej ukończył na kierunku mechatronika ze średnią 4,69. Pracę magisterską na temat badania użyteczności sterowania głosowego w wybranych zastosowaniach militarnych obronił na ocenę bardzo dobry. Czterokrotnie wyróżniony tytułem wzorowy podchorąży. Do szyku! Marsz! Za ukończenie studiów z wyróżnieniem i uzyskanie trzeciej lokaty rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej wyróżnił podporucznika Damiana Krateł nagrodą rzeczową. Akademia, baczność! Wyróżniono oficer do podium. Marsz! Akademia, spocznij! Trzecią nagrodę wyręczy rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej, pan generał brygady Tadeusz Szczurek. Podporucznik Damian Krata jest absolwentem Wydziału Cybernetyki. Studia w Wojskowej Akademii Technicznej ukończył na kierunku informatyka ze średnią 4,65. Pracę magisterską na temat analiza możliwości sprzętowej implementacji szyfru blokowego opartego o algorytm Anubis w sposób uodporniający na ataki kanałem bocznym obronił na ocenę bardzo dobry z wyróżnieniem. Sześciokrotnie wyróżniony przez rektora komendanta za uzyskanie najlepszych wyników w nauce tytułem wzorowy podchorąży. Do szyku! Marsz! Teraz nastąpi złożenie uroczystego ślubowania przez nowo promowanych oficerów Wojska Polskiego. Tekst ślubowania odczyta podporucznik Mateusz Kudoba. Asystować będą podporucznik Anna Jabiełło, a także podporucznik marynarki Miłosz Gapiński. Po uroczystym ślubowaniu zostanie odegrane hasło Wojska Polskiego. Akademia, baczność! Delegacja oficerów do złożenia ślubowania przed front szyku wystąp! Akademia, spocznij! Akademia, baczność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Akademia na prawo, patrz! Wierny przysiędze wojskowej! Wierny przysiędze wojskowej! Świadom godności oficera Wojska Polskiego! Świadom godności oficera Wojska Polskiego! Składam Tobie, ojczyzno! Składam Tobie, ojczyzno! Uroczyste ślubowanie! Uroczyste ślubowanie! Będę Ci służył zawsze! Będę Ci służył zawsze! Wszędzie i w każdej potrzebie! Wszędzie i w każdej potrzebie! Będę stał niezłomnie na straży! Będę stał niezłomnie na straży! Bezpiecznego bytu, narodu i państwa! Bezpiecznego bytu, narodu i państwa! Będę strzegł i pomnażał! Będę strzegł i pomnażał! Chlubne tradycje bohaterskich walk! Chlubne tradycje bohaterskich walk! O niepodległość i sprawiedliwość! O niepodległość i sprawiedliwość! Będę sumiennie i odpowiedzialnie wypełniał! Będę sumiennie i odpowiedzialnie wypełniał! Powierzone mi obowiązki! Powierzone mi obowiązki! Wychowywał i szkolił swych podwładnych! Wychowywał i szkolił swych podwładnych! Naprawych i dzielnych! Naprawych i dzielnych! Zdyscyplinowanych i sprawnych żołnierzy! Zdyscyplinowanych i sprawnych żołnierzy! Będę dbał o honor! Będę dbał o honor! I dobre imię żołnierza polskiego! I dobre imię żołnierza polskiego! Dobro Rzeczypospolitej Polskiej! Dobro Rzeczypospolitej Polskiej! Jest moim prawem najwyższym! Jest moim prawem najwyższym! Nigdy Cię nie zawiodę, ojczyzno! Nigdy Cię nie zawiodę, ojczyzno! Akademia, baczność! Na ramię, broń! Do nogi, broń! Akademia, spocznij! Delegacja oficerów, do szyku! Marsz!
Zgodnie z tradycją promocji oficerskich, nowo promowani oficerowie Wojska Polskiego podśpiewają hymn do miłości ojczyzny. Utwór ten napisał w 1774 roku Ignacy Krasicki jako hymn dla szkoły rycerskiej, której tradycję kultywuje Wojskowa Akademia Techniczna. Akademia, baczność! Hymn do miłości ojczyzny. Oddział oficerów. Baczność! W tył! Zwrot! Do szyku! Marsz! W tył! Zwrot! Pododdział spocznij! Poczet sztandarowy! Do szyku! Błogosławieństwa nowo promowanym oficerom Wojska Polskiego udzielą biskup polowy Wojska Polskiego, jego ekscelencja generał brygady dr Józef Kuzek, reprezentujący prawosławny ordynariat Wojska Polskiego ksiądz pułkownik Aleksandr Rejuk, reprezentujący ewangelickie duszpasterstwo wojskowe ksiądz podpułkownik Wiesław Żydel. Akademia, patrz! Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na żołnierzy, którzy dziś zostali promowani na pierwszy stopień oficerski. Umacniaj ich swoją łaską, aby zawsze i wszędzie z poświęceniem i ofiarnością pełnili służbę ojczyźnie. Boże, spraw, aby podejmując żołnierski trud w obliczu wyzwań każdego dnia jaśniała ich chrześcijańska nadzieja, która daje pewność ostatecznego zwycięstwa dobra nad złem. Niech w imię wartości wypisanych na wojskowych sztandarach Bóg, honor, ojczyzna będą zwiastunami pojednania, budowniczymi mostów zgody i wzajemnego szacunku oraz siewcami pokoju. Gdy zajdzie taka potrzeba, obdarz ich odwagą, aby byli gotowi złożyć swoje życie na ołtarzu wolności i suwerenności naszej ojczyzny oraz w obronie godności i podstawowych praw człowieka. Maryjo, Królowo Polski i Hetmanko Żołnierza Polskiego, miej ich zawsze w swojej opiece. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Boże mocny, który w ręku trzymasz losy ludzi,
Nie pomnij na grzechy nasze, ale wzmocnij z wysokości siły Twojej i pobłogosław tych nowopromowanych oficerów, córki i synów naszej ojczyzny. Daj im czystość i prawość myśli i serce nieustraszone, aby w cieniu sztandaru ze zwieszczą prawdą Bóg, honor, ojczyzna podążali jak pod obroną i osłoną świętych i dochowali przysięgi żołnierskiej do końca swego życia. Błogosławieństwo Pańskie niech stąpi na Was przez Jego łaskę i miłość do człowieka w każdym czasie, teraz i zawsze i na wieki wieków. W Ewangelii Mateusza znajdujemy takie słowa. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem bo oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da Ci pokój swój. Amen. Akademia, spocznij! Głos zabierze sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pan minister Tomasz Dziko. Szanowny panie ministrze, panowie posłowie, panowie generałowie, panie rektorze komendancie, czcigodni kapłani, wszyscy dostojni, zgromadzeni goście, a przede wszystkim wy, nowo promowani oficerowie Wojska Polskiego. Dla mnie jako wiceministra na co dzień nadzorującego pracę Wojskowych Akademii to zaszczyt i honor móc uczestniczyć w jednym z najważniejszych dni waszego życia. W życiu każdego żołnierza tych dni uroczystych, szczególnie zapadających w pamięć jest kilka. Dwa z nich dziś są już za wami. Przysięga wojskowa, uroczysta promocja oficerska to wydarzenia, które będziecie wspominać i przekazywać wspomnienia o nich swoim bliskim. Odebraliście znakomite wykształcenie. Już dziś stajecie się elitą polskich sił zbrojnych. Postanowiliście związać waszą przyszłość, wasze talenty, zdolności, umiejętności, waszą pracę poświęcić dla dobra ojczyzny, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Pokładamy w was ogromne nadzieje. Nie zawiedźcie ich. Jeśli nie zawiedziecie, wierzę w to gorąco, że udziałem wielu z was stanie się kiedyś także trzeci z ważnych, uroczystych, zapadających w pamięć dni. Nominacja generalska odbierana z rąk prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś, w dniu waszej promocji, życzę wam tego bardzo gorąco. Szanowni Państwo, list do uczestników dzisiejszych uroczystości skierował minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak. Pozwólcie, że go odczytam. Żołnierze Wojska Polskiego, Szanowni Państwo, Dzień Promocji Oficerskiej jest jednym z najważniejszych w życiu oficera. Ten podniosły moment to ukoronowanie waszych wysiłków, starań oraz spełnienie marzeń. Droga, która doprowadziła was do tego miejsca, nie była łatwa. Wojskowa Akademia Techniczna to prestiżowa uczelnia, która wiele oferuje, ale również wiele wymaga od swoich słuchaczy. Dzisiejszy dzień to pierwszy wielki sukces w waszej karierze oficerów Wojska Polskiego. Dołączacie do elitarnego grona. Mundur z oficerskimi gwiazdkami to powód do dumy, zarówno dla was, jak i dla waszych rodzin i bliskich. Szczególne wyrazy uznania należą się prymusom, którzy osiągnęli wybitne wyniki. Sami najlepiej wiecie, ile trudu i wysiłku kosztowało was to osiągnięcie. Każdy oficer swoją postawą oraz zachowaniem wpływa na postrzeganie Wojska Polskiego przez społeczeństwo, a także poprzez podejście do służby, rzetelność i fachowość wpływa na skuteczność oraz gotowość bojową sił zbrojnych. To duża odpowiedzialność, którą dziś przyjmujecie na swoje barki. Jestem jednak pewien,
że dzięki przygotowaniu oraz wykształceniu, jakie otrzymaliście w Wojskowej Akademii Technicznej, doskonale sobie z nią poradzicie. Służba oficera Wojska Polskiego niejednokrotnie będzie od Was wymagała ciężkiej pracy i zaangażowania. Dlatego dziękuję za decyzję o wyborze tej ścieżki kariery. Jestem pewien, że przyniesie ona wiele satysfakcji. Życzę Wam pomyślności i powodzenia w służbie. Wyrazy wdzięczności i uznania przekazuję również Waszym rodzinom, które codziennie Was wspierają. Z wyrazami szacunku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dziękuję bardzo. Głos zabierze prymus Wojskowej Akademii Technicznej, podporucznik Stanisław Kanicki. Panie ministrze! Szanowni Państwo! Gdy przed kilkoma laty wypowiadaliśmy słowa roty przysięgi wojskowej, marzyliśmy o tym dniu. Dziś otwiera się kolejny, jakże ważny etap naszego żołnierskiego życia. Niebawem, jako nowo promowani oficerowie, obejmiemy pierwsze stanowiska służbowe. Dołożymy wszelkich starań, aby nasi przełożeni, a przede wszystkim podwładni, mogli przyznać, że studia w Wojskowej Akademii Technicznej przygotowały nas znakomicie do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Etymologia słowa porucznik wskazuje, iż jest to osoba, której w zaufaniu powierza się ludzi, mienie, określone zadania. Okażmy się więc godnymi tego zaufania, przynosząc tym samym chlubę naszej alma mater, gdziekolwiek przyjdzie nam służyć. Nasz sukces nie byłby możliwy bez wymagającej trudu i poświęceń pracy kadry dowódczej i naukowo-dydaktycznej włożonej w przygotowanie nas do pełnienia służby w korpusie oficerskim. Pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność zarówno oficerom, którzy stanowili dla nas wzór do naśladowania, jak i wykładowcom, którzy potrafili zarazić nas pasją do nauki. Nie zapominamy o naszych rodzicach i bliskich. Towarzyszyliście nam w dniu przysięgi wojskowej. Przez kolejne lata wspieraliście w chwilach zwątpienia i słabości. Przybyliście i dziś, byśmy mogli podzielić się z wami naszą radością. Słowa podziękowania kierujemy do panów generałów za dokonanie aktu promocji na stopień podporucznika. Naszym duszpasterzom dziękujemy za udzielone błogosławieństwo. Panie ministrze, dostojni goście, dziękujemy wam za to, że w dniu tak dla nas uroczystym jesteście tutaj z nami. Dumni z tradycji i chwały bohaterskiego oręża Wojska Polskiego, przysięgamy, że nie zawiedziemy w potrzebie. Obiecujemy, że mundur oficera Wojska Polskiego nosić będziemy zawsze z dumą i godnością. Szanowni Państwo, przed nami ceremonia złożenia wieńca na płycie grobu nieznanego żołnierza przez nowo promowanych oficerów Wojska Polskiego. Akademia, patrz! Delegacja oficerów do złożenia wieńca, marsz! Akademia, spocznij! Wieniec złożył prymus Akademii, podporucznik Stanisław Kaniecki, podporucznik Anna Kopeć, podporucznik marynarki Krzysztof Płatek.
Akademia, baczność! Na ramię, broń! Do nogi, broń! Akademia, spocz! Szanowni Państwo, na zakończenie dzisiejszej uroczystości zostanie odśpiewana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, a następnie odbędzie się defilada. Akademia, baczność! Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Oddział oficerów. Baczność! Zwrot! Na wyznaczone linie. Marsz! Zwrot! Pododdział. Zapraszamy rodziców i bliskich do złożenia gratulacji nowo promowanym oficerom Wojska Polskiego. Thank you.
Szanowni Państwo, przed nami defilada. Pod oddziały do defilady prowadzi dowódca uroczystości, podpułkownik Grzegorz Sobecki. W defiladzie towarzyszy Orkiestra Wojskowa z Radomia. Kompania honorowa Wojskowej Akademii Technicznej ze sztandarem. Dowódcą jest kapitan Mateusz Machnio. A do trybuny zbliżają się pododdziały nowo promowanych oficerów Wojska Polskiego. Pierwszy pododdział prowadzi prymus Akademii, podporucznik Stanisław Kaniecki. Pododdział prowadzi podporucznik Michał Ziemichut. Następne pododdziały prowadzą podporucznik Łukasz Płoczko, także podporucznik Rafał Godlewski. Dział prowadzi podporucznik Łukasz Hejmowski. Kolejny podporucznik Wojciech Dawid. Przed Państwem nowo promowani oficerowie Wojska Polskiego w stalowych mundurach. Pododdziały prowadzą podporucznik Marek Dąbkowski, podporucznik Dariusz Zdański, a także podporucznik Michał Maciołek. Kolejne pododdziały nowo promowanych oficerów Wojska Polskiego prowadzą podporucznik marynarki Maciej Czerwiński, a także podporucznik Paweł Rutkowski. A do trybuny zbliżają się pododdziały towarzyszące. Pierwszy pododdział prowadzi podporucznik Łukasz Budny, są to podchorążowie 4. rocznika. Następny pododdział prowadzi porucznik Damian Hajec z podchorążymi 2. rocznika. Dowódcą kolejnego pododdziału jest kapitan Łukasz Patrejko. Kolejny prowadzi kapitan Piotr Kordela. Następny pododdział towarzyszący z podchorążymi 2. rocznika prowadzi podporucznik Aleksander Stańkowski. Kolejne pododdziały towarzyszące to podchorążowie 1. rocznika. Prowadzą porucznik Paweł Żałoba, porucznik Mateusz Wróbel, a także podporucznik Karol Pastuszak. A do trybuny zbliżają się podchorążowie ze Studenckiego Koła Historycznego Wojskowej Akademii Technicznej w mundurach Szkoły Podchorążych Piechoty Królestwa Polskiego. Dowódca Wydziału Historycznego, student Wydziału Elektroniki, kapral podchorąży Karol Fiderek.
Defiladę zamyka orkiestra wojskowa z radem, której podziękujemy gorącymi brawami. Tambur major starszy chorąży Paweł Beszyna, dowódcą orkiestry jest kapitan Łukasz Kokulski. Panie ministrze, dowódca uroczystości, podpułkownik Sobecki, melduje akademię po uroczystej promocji oficerskiej na pierwszy stopień oficerski.